Hej, lecimy z kolejnym cotygodniowym przeglądem newsów i ciekawostek ze świata idei, zaczynając od tego, że chińscy żołnierze przybyli na Białoruś, aby wraz z tamtejszą armią wziąć udział w ćwiczeniach antyterrorystycznych. Jak przekonuje Mińsk, to element budowy sojuszniczego bloku wschodniego, który ma być odpowiedzią na rzekome agresywne działania ze strony NATO. Manewry są organizowane tuż przy granicy z Polską. Ćwiczenia żołnierzy z Chin i Białorusi potrwają od 8 do 19 lipca. Te wspólne manewry to według komunikatu resortu obrony Białorusi okazja do wymiany doświadczeń i koordynacji jednostek wojskowych. Manewry mają odbywać się w graniczącym z Polską obwodzie brzeskim. Chińskie jednostki zakwaterowane będą w tymczasowych bazach, które prawdopodobnie zlokalizowane będą kilkadziesiąt kilometrów od granicy. Zdaniem analityków, chińskie samoloty już wylądowały na lotnisku wojskowym w Baranowiczach w obwodzie brzeskim. Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Białorusi, Władimir Kuprianuk, stwierdził, że Sojusz Północnoatlantycki stale zwiększa swoją obecność po zachodniej stronie granicy. Według propagandy Mińska należy to rozpatrywać jako zwiększające się zagrożenie konfliktem zbrojnym, a więc konieczne jest przygotowanie na różne scenariusze. No i przynajmniej w mojej bańce mam wrażenie, że całkiem sporo ludzi bardzo się tym przejęło, że co to może oznaczać, czy mamy się czuć zagrożeni bardziej, czy coś takiego, ale tak zupełnie szczerze, to chyba takie obawy są trochę na wyrost. Znaczy, wiadomo, to jest manifestowanie poparcia, tam już grożenie palcem, nie zadzierajcie z nami i tak dalej, ale tak zupełnie na poważnie, czy to się jakoś bardzo różni od tego, gdy na przykład amerykańskie wojsko ma manewry w Polsce, tak? No i jak uważacie, czy z samego faktu, że na przykład Amerykanie kiedyś tutaj ćwiczyli, samo to jest od razu gwarancją, że gdyby wybuchła wojna, to Amerykanie będą tutaj walczyć? No, chyba nie do końca. To znaczy, w przypadku Amerykanów, to ich gotowość do zaangażowania tutaj wydaje mi się, że wynika z innych rzeczy niż z samego tego, że odbyły się tutaj kiedyś jakieś ćwiczenia. I za samymi ćwiczeniami raczej nie musi nic iść szczególnie konkretnego, raczej ma przede wszystkim to po prostu wyglądać tak w pewien sposób, sprawiać wrażenie i to właśnie robi, tak mi się przynajmniej wydaje. Za to w pobliskim, że tak powiem, temacie, narodowcy z Hajnu patrolowali przygraniczne tereny Białorusi. Po paru godzinach spaceru natrafiliśmy na dużą grupę nielegalnych migrantów, która nam uciekła, twierdzą we wpisie z 28 czerwca. Pomysł, by zaangażować się w tego typu aktywność, wziął się ponoć z wielu rozmów narodowców z mieszkańcami. Ludzie mieli rzekomo narzekać na nieustanne poczucie zagrożenia. Boją się o bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, piszą działacze. Dlatego też wielu rosłych mężczyzn ruszyło do lasu. Rzekomo napotkali tam przy pierwszej okazji grupę cudzoziemców, migranci jednak im mieli uciec. Narodowcy zamierzają częściej organizować takie spacery w cudzysłowie, bo jak twierdzą, widzą, że mieszkańcy chcą powrotu normalności i mają dość aktywistów i nielegalnych migrantów. Narodowcy z Hajnówki, województwo podlaskie, przyznają, że sprawa na granicy jest delikatna. Twierdzą, że rozumieją, iż nie mogą przeszkadzać służbom Straży Granicznej, żołnierzom czy policji, które bronią granicy na pierwszej linii, ale jednocześnie wskazują na prowokacje aktywistów i nielegalnych migrantów. Czy takie inicjatywy są w ogóle legalne? Znaczy, technicznie rzecz ujmując chyba tak, ale biorąc pod uwagę założony cel tego, czyli jakieś samozwańcze rozwiązywanie problemów, od których generalnie są służby w Polsce, to powiedziałbym, że to jest bardzo mocno na granicy legalności takie spacerki. A czy to bardzo łatwo może wyeskalować do jakiegoś poważnego problemu? Jak najbardziej może tak być. No wyobraźcie sobie, że trafiają na jakąś bardziej agresywną grupę migrantów albo na aktywistów jakichś i dochodzi tam do regularnej bitwy w tym lesie. Więc to nie jest tak, że to jest tylko spacer, jak sobie robimy. Nie, nie, nie. To jest spacer, który może skończyć się bardzo, bardzo poważnym problemem. Natomiast ja też rozumiem, że w odpowiedzi na to, na potencjalne obawy i zarzuty do tych działań, narodowcy podejrzewam, że powiedzieliby, że przecież aktywiści z drugiej strony non-stop latają pod granicę, łamiąc prawo, na przykład ukrywając nielegalnych imigrantów przed polskimi służbami, więc skoro oni siłowo realizują swoje cele polityczne, żeby jak najwięcej imigrantów trafiło do Polski, to my siłowo będziemy realizować swoje cele polityczne, żeby jak najmniej tych imigrantów tutaj trafiło. I ja bym wolał, żeby żadne z takich rzeczy się nie działy, ale nie jestem zaskoczony, że narodowcy robią takie inicjatywy, kiedy widzą, co robią aktywiści z drugiej strony polityki. I jestem pewien, że w odpowiednich mediach, w których dopiero co czytaliśmy, że dzielni aktywiści na granicy mogą łamać prawo, bo obywatele mogą, nawet powinni brać sprawy w swoje ręce, kiedy im się coś nie podoba, to teraz przeczytamy, że takie patrole narodowców to są już właściwie faszystowskie bojówki siejące terror. Bo jak dobrze wiemy, nie brakuje ludzi przekonujących, że łamanie prawa na potrzeby realizacji własnej polityki albo NGO-sy podkopujące pracę rządu i tak dalej, mogą sobie działać tylko po jednej stronie sceny politycznej i wtedy to jest zrozumiałe, a kiedy działają po drugiej, to jest faszyzm. Tylko wiecie, odpowiedzią na to nie powinno być to w takim razie wszyscy to róbmy, tylko może odpowiedzią powinno być, że jednak nikt nie powinien tego robić. Kolejno.
były prezydent Donald Trump, jeśli wróci do Białego Domu, może porzucić ekspansję Sojuszu Północnoatlantyckiego na rzecz porozumienia z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, pisze Politico. Portal cytuje dwóch ekspertów do sprawy bezpieczeństwa narodowego i zwolenników byłego prezydenta. Jak dowiedziało się Politico, Trump chce zaproponować Putinowi porozumienie, zgodnie z którym NATO zobowiązuje się nie rozszerzać na wschód i nie przyjmować do sojuszu Gruzji i Ukrainy. Strony będą także prowadzić negocjacje w sprawie tego, jaką część okupowanego terytorium Ukrainy będzie mogła zatrzymać Moskwa. Drugi pomysł Trumpa, według źródeł Politico, to tak zwany dwupoziomowy system NATO, według którego państwa członkowskie sojuszu, których wydatki na obronność nie osiągną 2% PKB, nie będą cieszyć się ochroną i gwarancjami bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych. Tym samym państwa te nie będą objęte artykułem 5 traktatu sojuszniczego, zgodnie z którym sojusznicy w bloku muszą przystąpić do konfliktu po stronie atakowanego kraju. Jednocześnie członkowie zespołu Trumpa zauważają, że artykuł ten jest dość elastyczny i nie wymaga od żadnego członka korzystania z wojska. Dwóch wyższych urzędników z zespołu byłego prezydenta oświadczyło, że podczas jego drugiej kadencji Stany Zjednoczone utrzymają parasol nuklearny nad Europą, utrzymując siły powietrzne i bazy w Niemczech, Anglii i Turcji, a także swoją flotę. Jednocześnie za większość piechoty, pojazdów uważanych logistyki i artylerii mają wziąć odpowiedzialność państwa europejskie, zmniejszając w ten sposób rolę Waszyngtonu. Przypomnijmy, że podczas debaty Trump porzucił także zaproponowany przez Putina plan pokojowy, mający na celu zakończenie działań wojennych, obejmujący m.in. wycofanie wojsk ukraińskich z obwodu Ługańskiego, Donieckiego, Chersońskiego i Zaporowskiego, odmowę przystąpienia Kijowa do NATO oraz zniesienie sankcji nałożonych przez Rosję. Krótko przed tym okazało się, że dwóch kluczowych doradców Trumpa opracowało dla niego plan rozwiązania konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Z dokumentu wynika, że były prezydent USA, jeśli wygra zbliżające się wybory, może zażądać od Kijowa rozpoczęcia negocjacji pokojowych z Moskwą pod groźbą wstrzymania dostaw amerykańskiej broni. Jednocześnie inicjatywa zakłada wzmożenie wsparcia Waszyngtonu dla Kijowa w przypadku odmowy negocjacji ze strony Moskwy. W takim przypadku obie strony będą musiały zamrozić działania wojenne na istniejącej linii frontu. Wiadomo, to są doniesienia prasowe, tak? Ale myślę, że jest to jak najbardziej warte uwagi, bo wpasowuje się to w dotychczasową postawę i deklarację Trumpa. Więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby faktycznie w ten sposób podszedł on do kwestii wojny na Ukrainie, jeśli wygra wybory. Bo zwróćcie uwagę, że to jest taka w cudzysłowie racjonalna realizacja jego postulatów o zmniejszeniu zaangażowania Stanów na świecie, ale bez totalnego porzucania ich interesów tutaj. Więc jeśli tylko Trump wygra wybory, a przypomnijmy, że jest to realny scenariusz, to możliwe, że tak właśnie będzie wyglądać przyszłość tego konfliktu. A w podobnym temacie Węgry chcą podpisać z Ukrainą szerokie porozumienie o współpracy i uważają, że zawieszenie broni przez Ukrainę w wojnie z Rosją mogłoby przyspieszyć negocjacje pokojowe, oświadczył we wtorek w Kijowie węgierski premier Viktor Orban. Nie wykluczył, że jego kraj weźmie udział w modernizacji gospodarki Ukrainy. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się po rozmowach z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, Orban wyraził przekonanie, że tempo rozmów pokojowych mogłoby być przyspieszyć, gdyby doszło do wstrzymania walk. Premier Węgier zadeklarował również, że jego kraj jest gotów wspierać modernizację ukraińskiej gospodarki i zamierza pomagać Ukrainie podczas swojej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Życzę Ukrainie wszystkiego najlepszego i zapewniam, że podczas naszej prezydencji zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć Was, podkreślił Orban. Prezydent Zełenski z kolei wyraził przekonanie, że dialog z Orbanem może stać się podstawą dla przyszłego dokumentu regulującego stosunki między Kijowem a Budapesztem. Prezydent Ukrainy poinformował, że omówił z Orbanem wiele kwestii, w tym handel, współpracę transgraniczną, infrastrukturę i energetykę. Zełenski podkreślił, że rozmawiali o wszystkim, co dotyczy życia obywateli obu krajów, zarówno na Ukrainie, jak i na Węgrzech. Poruszono nawet kwestię otwarcia ukraińskiej szkoły na Węgrzech, co byłoby pierwszym takim przypadkiem. Zełenski dodał, że premier Węgier zapewnił go o swoim wsparciu dla tego projektu. Szef węgierskiego rządu przejął w poniedziałek w Brukseli przewodnictwo w Radzie Unii od premiera Belgii Aleksandra de Croo. Węgierska prezydencja potrwa do końca roku, wówczas przewodnictwo w Radzie przejmie Polska. Wśród priorytetów węgierskiej prezydencji są m.in. wspieranie europejskiego przemysłu obronnego i wspólnych zamówień publicznych w dziedzinie obronności, rozwój partnerstw zewnętrznych w celu przeciwdziałania nielegalnej imigracji oraz strategiczna debata na temat przyszłości polityki spójności. Węgry od dawna są krytykowane za bliskie stosunki z Rosją i blokowanie zachodniej pomocy dla Ukrainy. Ponadto rząd Orbana utrzymuje ścisłe relacje polityczne i gospodarcze z Chinami, będąc postrzeganym jako jedyny prawdziwy sojusznik państwa środka w Unii. Jednym z problemów w relacjach Węgier z Ukrainą jest też kwestia około 100-tysięcznej mniejszości węgierskiej na ukraińskim Zakarpaciu. Budapeszt domaga się, aby Kijów przywrócił zapisy sprzed 2017, czyli sprzed wejścia w życie ustawy oświatowej, która zdaniem rządu Orbana uderza w węgierską mniejszość. Ponadto w 2012 język węgierski stracił status języka regionalnego na Zakarpaciu.
Po wizycie na Ukrainie Orban odwiedził jeszcze Rosję. Po wizycie w Kijowie i Moskwie zrozumiałem, że stanowiska Rosji i Ukrainy są od siebie bardzo dalekie. Potrzeba jeszcze wielu kroków, aby zbliżyć się do zakończenia wojny, powiedział Orban po spotkaniu na Kremlu. Putin mówił, że Rosja jest gotowa na wymianę poglądów w sprawach międzynarodowych dotyczących także Ukrainy. Od razu jednak dodał, że Kijów możliwość rozmów pokojowych odrzuca, jego zdaniem. Putin podał, że podał po raz kolejny swój warunek zakończenia wojny. Miałoby być nim całkowicie wycofanie wojsk ukraińskich z Donbasu i tak zwanej Noworosji, czyli obwody ługańskie, donieckie, zaporowskie i chersońskie zajęte przez Rosjan. Spotkanie obu polityków trwało około 3 godzin. Według słów doradcy Putina Jurija Uszakowa, cytowanego przez rosyjskie media, rozmowy przebiegły w bardzo dobrej atmosferze, a Orban nie przekazał Putinowi żadnych wiadomości od prezydenta Ukrainy. Jak przekazał rzecznik Komisji Europejskiej Erik Mamer, premier Węgier Viktor Orban nie poinformował Komisji Europejskiej o zamiarze wizyty w Moskwie. I wiecie, cała ta postawa obecna Węgier wynika wobec Ukrainy, wobec Rosji, właśnie wynika właśnie nie tylko z tego, że Węgry mają no, interesy w Rosji, prawda, i starają się tam z nimi dogadywać jak najlepiej, ale i z tego, że mają konflikt z Ukrainą jednocześnie, tak, nie wynikający wyłącznie z tego, z tych dobrych stosunków z Rosją, ale właśnie choćby właśnie z tej mniejszości węgierskiej żyjącej na Ukrainie, a o to oni się kłócą od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat. Także patrząc na to wszystko, no to, że tak się wyrażę, klimat, jaki będzie w strukturach europejskich podsycany przez tą prezydencję Węgier w najbliższych miesiącach, to bardzo możliwe, że będzie się też wpasowywał we wspomniane wcześniej perspektywy Trumpa na podejście Zachodu ogólnie do Ukrainy. I wiadomo, że prezydencja Węgier tutaj nie daje żadnej, wiecie, pełnej decyzyjności ani nic takiego, ale nakreśla pewne ramy, w których funkcjonują unijne instytucje, więc wszystkie te doniesienia mogą sugerować pewien kierunek rozwoju tych relacji, jakiego prawdopodobnie można się będzie spodziewać. A w temacie Węgier dodajmy jeszcze, że wspólnie z politykami Austrii i Czech Viktor Orban ogłosił też powstanie w Parlamencie Europejskim nowej grupy partii politycznych, która, jak deklaruje przywódca, odmieni europejską politykę. Że ma takie ambicje, widać już po nazwie – Patrioci dla Europy. Politycy przyjęli w Wiedniu manifest patriotyczny na rzecz przyszłości Europy, w którym krytykują obecny stan Unii i tworzenie scentralizowanego państwa europejskiego, opowiadając się za Europą silnych, dumnych i niezależnych narodów. Nowy sojusz polityczny ma skupić się m.in. na walce z nielegalną imigracją i unijną polityką klimatyczną. Po odejściu europosłów Fideszu z Europejskiej Partii Ludowej w marcu 2021 roku partia Orbana nie należy do żadnej frakcji w Europarlamencie. Natomiast ANO opuściła liberalną grupę w parlamencie Odnowić Europę. Szef FPO Kickl wierzy, że w najbliższych dniach do ogłoszonego w niedzielę w Wiedniu sojuszu dołączą kolejne partie europejskie. W stolicy Austrii nie podano jednak, z kim prowadzone są negocjacje i kto może wstąpić do nowej grupy. W ostatnich dniach m.in. prasa węgierska wymieniała wśród ewentualnych członków nowej frakcji partię Smer SSD, słowackiego premiera Roberta Ficy, słoweńską partię demokratyczną, byłego premiera Janeza Jaszy oraz Prawo i Sprawiedliwość. W piątkowym wywiadzie dla francuskiego dziennika Le Figaro były premier Mateusz Morawiecki przyznał, że szanse na dołączenie PiSu do nowej frakcji wynoszą 50%. Jeśli taka grupa powstanie, może zająć nawet do 50 miejsc w nowym parlamencie europejskim, dodał Morawiecki. Podaję to jako ciekawostkę, bo ewidentnie trwają po prostu przetasowania organizacyjne w parlamencie europejskim. A na koniec, jak być może widzieliście, bo latały te doniesienia po różnych fanpage'ach w polskim internecie, w San Francisco podczas Parady Równości miały miejsce m.in. publiczne oddawanie moczu na innych uczestników, pokazy praktyk sadomaso, a nawet publiczne stosunki. Na X kanał Censored Men udostępnił film pokazujący mężczyzn uprawiających seks oralny na ulicy podczas wydarzenia i dzieci przechodzące obok. Na portalu znajdziemy także film przedstawiający strefę fetyszu, w której ludzie oddawali na siebie mocz i dawali sobie klapsy. Reporter Tenet Media zapytał policjantów patrolujących wydarzenie, czy prezentowanie nagości przed dziećmi jest legalne. Nagość jest legalna? Tak, odpowiada policjantka, ale w pewnych granicach. Na innym filmie wspomniany dziennikarz konfrontuje starszego mężczyznę, który przybył na paradę nagi, a następnie machał do parady, w której uczestniczyć miały również osoby nieletnie. I to jest w sumie w pewnym sensie ciekawe, bo z jednej strony są ludzie, którzy zupełnie na poważnie są przekonani, że to jest norma na paradach równości, że na paradach równości takie rzeczy po prostu się zdarzają, no ale to przecież nie jest prawda, nie? No bo o ile dobrze pamiętam, w Polsce przez te wszystkie lata najbardziej radykalnym przypadkiem tego typu był jakiś sugestywny, wulgarny taniec na bocznej scenie podczas jakiejś tęczowej imprezy w Poznaniu. Ale na żadnych paradach równości, które przeszły przez Polskę w tym czerwcu, chyba przecież nic takiego miejsca nie miało. Ale z drugiej strony, no raz na
czas w niektórych miejscach takie rzeczy się dzieją, tak? Jakiś czas temu podobne rzeczy działy się na Paradzie Równości w Berlinie na przykład. No i tutaj zaczynają się już różnice w interpretacji tego typu wydarzeń, bo z jednej strony pojawiają się głosy, że to są pojedyncze przypadki, nie można generalizować. To jest zasadniczo prawda, natomiast z drugiej strony, gdy ktoś jest na to śmiertelnie oburzony, no to chyba się nie dziwimy, czemu ludzie są na to śmiertelnie oburzeni. Z kolei mi się pojawia zasadniczo tylko jedno pytanie. Dlaczego te pojedyncze przypadki osób publicznie obnażających się albo uprawiających seks w miejscu, gdzie są również dzieci, dlaczego tacy ludzie nie są natychmiast zatrzymywani przez policję? Przecież gdyby ktokolwiek inny w innym czasie publicznie się obnażał w miejscu, w którym są dzieci, to mam wrażenie, że nikt nie miałby wątpliwości, że policja powinna natychmiast użyć środków przymusu bezpośredniego, żeby to zakończyć. Więc dlaczego, gdy robi to gej na Paradzie Równości, to nagle niektórym ciężko jest to ocenić. I jak widać, nawet niektórym policjantom, niektórym przedstawicielom służb, nagle ciężko jest określić, czy przekroczono granicę, czy nie. Zupełnie jakby się bali, że gdyby podnieśli rękę na tego człowieka w tym kontekście, to może ich coś przykrego spotkać. Ale ja nie rozumiem, dlaczego Parada Równości miałaby być okolicznością jakkolwiek łagodzącą obnażanie się przy dzieciach. A jeżeli komuś się wydaje, że to jest kontrowersyjne stwierdzenie, żeby takich ludzi traktować jak wszystkich innych, to gorąco zachęcam do zastanowienia się, co was skłania do takiego przekonania. No i to tyle. Link do bonusowej części prasówki, jak zawsze, znajdziecie poniżej. I do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.